Wyobraź sobie, że każdego dnia budzisz się pełen energii, umysł jest klarowny, a ciało gotowe do wyzwania. Czujesz się silniejszy, zdrowszy i bardziej skoncentrowany niż kiedykolwiek. To nie jest fantazja, to rzeczywistość, którą możesz osiągnąć dzięki diecie Carnivora. Ta kontrowersyjna, ale skuteczna dieta, opierająca się wyłącznie na produktach zwierzęcych, może być kluczem do Twojego optymalnego zdrowia. Pierwsze 30 dni będą wyzwaniem, ale przyniosą niesamowite efekty. Przygotuj się na podróż, która może odmienić Twoje życie. Zaczynamy. Witam serdecznie, moi kochani, w kolejnym odcinku Projekt Sukces TV. Dzisiaj opowiem Wam o niesamowitych naprawdę rezultatach, jakie ludzie mają po 30 dniach wdrożenia mięsa w swoją dietę. Zaczynamy! Przygotowanie do diety Karnivora. Najpierw myślę, że powinniście zrozumieć, co to tak naprawdę jest dieta Karnivora. Dieta ta nie jest czymś nowym. Dieta ta jest z nami przez praktycznie 4,5 miliona lat i polega na spożywaniu mięsa, ryb, jajek i produktów mlecznych, oczywiście, jeżeli je tolerujecie, eliminując wszystkie, ale to absolutnie wszystkie produkty roślinne. Moi kochani, dieta jest naprawdę prosta, tylko musicie z nią uważać. Jeszcze o tym wspomnę ale pamiętajcie, że nie eliminujemy wszystkich roślin natychmiast. Ten proces, ja tutaj mówię o 30 dniach, ale ten proces nawet może trwać od jednego miesiąca do trzech miesięcy, także weźcie to pod uwagę, że jak tutaj będę mówił o 10 dniach, u niektórych osób może to trwać. Miesiąc. Zależy od tego, jak dużo tych roślin spożywaliście, ile mięsa spożywaliście, jak te organy są przystosowane do trawienia mięsa. No i musicie pamiętać o tym, że eliminacja węglowodanów jest bardzo, bardzo ważna, żeby tego nie robić natychmiast. Także niektóre osoby mogą to robić w ciągu miesiąca, w ciągu tych 30 dni, a niektóre osoby powinny robić to do 3 miesięcy i nadal uważać. Z eliminacją węglowodanów. To jest bardzo ważne, żeby wam nie spadł za bardzo cukier i żebyście się no, nie poczuli absolutnie tragicznie, żeby później nie było problemów. Słyszę to wokół. Co chwila ktoś sam mówi: dieta karniwora nie jest dla mnie. Jest dla wszystkich. Tylko musicie to zrobić z głową, musicie to zrobić z rozsądkiem. Najlepiej wejdźcie sobie na mój kanał, którym już w sumie jesteście, mam nadzieję. <laughs> I zobaczcie sobie film, jak zacząć dietę. No Dobrze? Dobra. Kolejny krok: no to musimy się przygotować, tak? Czyli idziemy do rzeźnika, idziemy do sklepu, kupujemy sobie różnorodne mięsa. Kochani, uczymy się gotować. Uczymy się przygotowywać potrawy, które zawierają mięso. To nie jest dieta ograniczająca. To jest dieta, w której możecie jeść do oporu absolutnie wszystkie produkty zwierzęce. Nie ma limitu. Także zero restrykcji praktycznie. Jedyne, co musicie zrobić, to pomalutku, stopniowo eliminować rośliny. To na tyle. Możecie jeść wszystkie mięsa na chwilę, na, na samym początku, tak? Nie bawiłbym się w jakieś mięsa, no chyba, że macie dostęp, chyba, że znacie jakieś mm, dobre źródło i macie pieniądze na wydanie, tak? Ale na wstępie nie martwiłbym się za bardzo, jakie mięso jemy, tak? Oczywiście wiem, niektóre osoby się ze mną nie zgodzą, ale na samym początku nie zamartwiałbym się absolutnie wszystkim. Tak? Dojdziecie do tego, że będziecie jednym mięso, później możemy popatrzeć, jakiej to mięso jest jakości. Na razie myślę, że najlepszym pomysłem, w sumie wiem, bo to wiem z do doświadczenia, to co robicie, musi być proste. Także idziemy do rzeźnika, kupujemy jakie mięso tylko chcecie. Możecie zobaczyć na mój kanał, mam kilka przepisów, mam nadzieję, że wrzucę niedługo więcej. Byłem troszeczkę zajęty, przepraszam. No ale są różnorodne przepisy mięsne, tak? Także nie zamartwiajcie się za bardzo. O kompletną eliminację roślin. Numer jeden krokiem, każdemu powtarzam, jest wdrożenie mięsa w nasze odżywianie. Dobrze? I kupcie sobie różnorodne mięsa, zaopatrzcie tą lodówkę, aby uniknąć tak zwanej monotonii. Ja w tej chwili jem praktycznie tylko surowe mięso, jem to samo. Teraz zamówiłem sobie troszeczkę antrykota, także może sobie usmażę jakiegoś steka, zobaczymy, ale. Dla mnie, im bardziej monotonne jedzenie, tym zauważyłem, że jestem bardziej zdyscyplinowany i lepiej się czuję. Ale na chwilę obecną, na samym początku, to nie jest dla Was. Pamiętajcie o tym. Dobrze? I teraz tak, moi kochani, zanim podejmiemy jakąkolwiek rozmowę, że nasz organizm jest przystosowany do yy, jedzenia roślin, i tak dalej, tak, troszeczkę jest. Możemy przetrwać na roślinach, ale to nie powinien być podstawowy produkt żywieniowy dla nas. Nasz układ trawienny, organy i geny są przystosowane do jedzenia i trawienia mięsa, przede wszystkim czerwonego mięsa i tłuszczu zwierzęcego. Ludzki układ trawienny, fizjologia, organy i geny od około 4,5 miliona lat. Dobrze, to wtedy zeszliśmy właśnie z drzew i zaczęliśmy jeść padlinę. Przystosowane są do spożywania mięsa i tłuszczu Dobrze, nasze przodki, łowcy, zbieracze, polegali głównie na zwierzęcym pożywieniu, co wpłynęło na rozwój naszych genów i systemów biologicznych. Dobrze, to jest nie do podważenia, to jest po prostu antropologia, to jest historia, to jest archeologia, to są badania przeprowadzone na nas, na naszych kościach. I to jest koniec rozmowy, praktycznie o odżywianiu. Teraz idziemy troszeczkę dalej. Układ trawienny, tak? Nasz żołądek, wysokokwasowe środowisko, między innymi, między innymi mniej więcej pH jest 1,5 do 3,5. Myślę, że się trzymamy tego 1,5. Możemy strawić padlinę, możemy strawić kości praktycznie całe zwierzę, czego nie polecam, nie jem kości, nie jem żadnych organów, w ogóle mi nie ciągnie do żadnych mózgów, nerek i tak dalej, nie musicie tego jeść, żeby być zdrowymi, żeby wyciągnąć wszystkie witaminy i minerały z mięsa, to jest mit, to jest po to zrobione, żeby Wam sprzedać mm, suplementy, bo dużo osób nie będzie tego jadło, bo macie wstręt, nie musicie nic takiego suplementować, dobrze? Wystarczy mięso, każdy rodzaj mięsa, każdy rodzaj wołowiny, dobrze, jest wystarczający. Przechodzę już to z ludźmi przez około 7 lat, słucham tysiące podcastów, widziałem tysiące czy dziesiątki tysięcy już pozytywnych aspektów wdrożenia czerwonego mięsa i większość z tych osób nie je żadnych organów. Oczywiście można, jeżeli chcesz, ale to nie jest przymus. Lecimy dalej. Enzymy trawienne, proteolityczne enzymy jak pepsyna rozkładają białka na aminokwasy. Jelito cienkie, długie lito cienkie pozwala na maksymalną absorpcję składników odżywczych z mięsa i tłuszczu zwierzęcego. Że nasza wątroba metabolizuje tłuszcze produkując żółć, która emulguje tłuszcze. Do tego nasza wątroba potrafi wyprodukować tyle glukozy, ile nam jest potrzebne na dany moment. Nie musimy spożywać cukru, nie musimy spożywać glukozy. Tak, nasz mózg działa na, na, dzięki glukozie, nasz organizm działa dzięki glukozie, ale też nasz mózg potrafi działać na ketonach, a nasza wątroba produkuje tyle cukru ile jest potrzebne glukozy na dany moment. Kochani, lecimy dalej. Nasza czustka wydziela enzymy lipolityczne, które no właśnie rozkładają na kwasy tłuszczowe i rozkładają tłuszcze, przepraszam, na kwasy tłuszczowe i monoglicerydy. Troszeczkę wspomnę o naszych genach, gen APOE, metabolizm lipidów wpływa na przyswajanie tłuszczów i Cholesterolu, no właśnie, ten niebezpieczny cholesterol, tak, który jest nam niezbędny do życia. Geny związane z syntezą i regulacją insuliny. To jest właśnie to, o czym mówiłem, że nie potrzebujemy glukozy ani cukru z zewnątrz. Optymalizują gospodarkę węglowodanową, są przystosowane do diet niskowęglowodanowych, dobrze? Albo nawet zero węglowodanowych, tak? Kochani, jak tłuszcz zwierzęcy wpływa na rozwój i poprawę pracy naszego mózgu? Tłuszcz zwierzęcy odgrywa kluczową rolę w rozwoju i funkcjonowaniu mózgu. Pamiętajcie o tym, dobrze? Nie dajcie się nabrać na żadne rośliny. Na żadne suplementy, dobrze, nic takiego nie poczujecie. Wystarczy białko i tłuszcz zwierzęcy. Dobra. Kwasy tłuszczowe omega 3 są niezbędne dla zdrowia mózgu. Wspierają funkcje kognitywne i zmniejszają ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. Dobrze? Ja o nich mówiłem w poprzednim odcinku o cukru. E, tak jak kwasy tłuszczowe właśnie poprawiają i wspierają funkcje kognitywne, tak cukier je kompletnie. No, wyniszcza, można powiedzieć, tak? Nasz mózg po prostu nie funkcjonuje, jeżeli wdrożymy cukier do naszej diety. Także dużo z was, ja też, cierpię na mgłę mózgu, jeżeli jem cukier. Do tego gorzej mi się widzi, także poprawia mi się wzrok, jak wyeliminuję cukier. No, cukier jest tragiczny, wspomnę tylko o tym. Kwasy tłuszczowe omega-3, które znajdują się w tłuszczu zwierzęcym, przede wszystkim wołowiny. Mm, no, są niezbędne dla zdrowia naszego mózgu, kochani. Gdyby nie to, że ja jem mięso, w życiu bym nie był w stanie nagrać dla Was tego podcastu. Nie byłbym w stanie się wypowiadać. Jak wybyście mnie znali przed tym, jak ja zacząłem yy, jeść to czerwone mięso, jak zacząłem wdrażać to białko i eliminować cukier, eliminować jakieś tam rośliny, no to wy byście w życiu. Nie byli w stanie pojąć, jak ja z tej osoby doszedłem do osoby, którą jestem teraz. No właśnie dlatego, że wdrażam m.in. czerwone mięso do swojej diety. Lecimy dalej. Cholesterol, integralny składnik błon komórkowych naszego mózgu, to jest prekursor dla neuroprzekaźników. Zabraniam kompletnie go obniżać. Dobrze, cholesterol jest potrzebny do życia. Ok, teraz mówię tylko o, o, o mózgu, ale on jest potrzebny do życia. Jeżeli obniżymy za bardzo cholesterol, to umrzemy. Koniec rozmowy o cholesterolu, tak? Mm, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach A, D, E, K wspierają zdrowie mózgu. Witamina D ma funkcje neuroprotekcyjne. Witamina K odgrywa rolę w metabolizmie glukozy w mózgu że i teraz tak, składniki odżywcze w mięsie i tłuszczu, ponieważ mięso i tłuszcz zawiera wszystkie możliwe składniki odżywcze, które potrzebujemy do rozwoju, do utrzymania prawidłowych funkcji naszego mózgu, naszego serca, naszych wszystkich organów i naszego ciała. Potrzebujemy białko i tłuszcze zwierzęce, żeby poprawnie i zdrowo funkcjonować. że lecimy. Białko budowa i naprawa tkanek, produkcja Enzymów i hormonów. Że wszystko, na co patrzycie w lustrze, to jest białka, minokwasy. My musimy je dostarczać, my jesteśmy z tego stworzeni. Dostarczamy tylko tego, z czego jesteśmy stworzeni. To jest nasz materiał, ok? Tłuszcze nasycone, zdrowie mózgu, produkcja znowu hormonów, tak? Kwasy tłuszczowe omega 3, zdrowie serca i mózgu. Witamina A, D, E, K, odporność, zdrowie kości. I skóry. Minerały, żelazo, cynk, fosfor, selen. Funkcje biologiczne. Dobrze? Kochani, musicie zrozumieć, że mięso zawiera wszystko, co potrzebujemy do zdrowego funkcjonowania. Dobrze? Teraz tak, jak przetrwać wstręt do mięsa? Czyli chcemy tą dietę Karniwora zacząć, ale nie możemy się przekonać. Mówiłem o tym nieraz. Także tutaj tylko napomknę. Cofnijcie się do moich poprzednich filmów, do moich poprzednich podcastów. Omawiam to w szczegółach. Chyba w tym filmie, jak zacząć jedę karniwora. Także wszystkie wiadomości, które potrzebujecie, dostarczone są na tym kanale. Więc tak, od czego zacząć? Od stopniowego wprowadzenia mięsa. Zaczynamy od gotowanego, rozgotowanego mięsa że zaczynamy nie tak jak ja od surowego mięsa, tylko zaczynamy od jakichś zup. Tak jak jedliśmy kiedyś zupy, <laughs> tak jak jemy zupę warzywne, to zacznijmy te zupy robić zamiast na jakiejś koste czy na bulionie warzywnym, zacznijmy od buliona z kości. Dobrze, wrzućmy kości, wrzućmy ten szpik kostny. Wrzućmy delikatną porcję mięsa i zacznijmy je wprowadzać właśnie w taki sposób, rozgotowane. To będzie przypominało konsystencję warzyw od 3 do 6 godzin. Dobrze? Tak możemy każde mięso wrzucić, rozgotować i moi kochani, jeść. Dobrze? Następne, co możemy zrobić, to wdrożyć mięso mielone, bo jest łatwiejsze do strawienia. Wygląda. No, troszeczkę lepiej niż jakiś surowy stek, także nie musicie zaczynać od steków, ja uprzedzam, że ja mówię steki i jajka i tak dalej, ale nie musicie jeść wcale steków. Większość z Was nie umie steków usmażyć, dobrze? Możecie się nauczyć, możecie spróbować, ale większość osób idzie, usłyszy o tej diecie, chce spróbować, idzie do sklepu, kupuje pierwszego lepszego steka, smaży go nie wiedząc jak i jest kapeć. No tak, jest kapeć, no bo to trzeba umieć przygotować, tak? Nawet kurczaka można usmażyć jako kapeć, bo może być yy, przesmażony yy, na, na wiór. Także moi kochani, wracamy się do moich filmów. Na YouTubie wszystko tłumaczę, jak usmażyć steka, jak usmażyć kurczaka, jak usmażyć wątróbkę. Wszystko pokazane, tak? Yy, zacznijmy od małych porcji. Jedną, dwa, możemy wprowadzić właśnie yy, mielone mięso. I teraz tak, próbujemy różnych metod gotowania, dobrze? I różnych przypraw, żeby to nie było jałowe, bo dla osób, które nigdy nie jadły mięsa, które mają wstręt do mięsa, no, próbowanie samego mięsa może być naprawdę jałowe, także nie bójcie się przypraw. Powiem wam tak, że dużo osób na karnieworze też używa przyprawy, też je jakąś małą ilość warzyw rozgotowanych. Nie ma z tym żadnego problemu, tak? Także Karnivor, dobrze, jeżeli się na tym dobrze czujecie, nie widzę potrzeb jedzenia stuprocentowego mięsa, chyba że wychodzicie z jakichś chorób, to to jest już inna kwestia, tak? buliony, wywary, dostarczają składników odżywczych bez spożywania stałego mięsa, także zachęcam właśnie do tych bulionów, do tych zup, no a my tak kiedyś też jedliśmy, tak, ja pamiętamy mój święte pamięci ojciec on zawsze miał jakieś zupy mama mu zawsze gotowała w dużych garach jakieś zupy, czy to były serca, czy to były jakieś ogony świńskie, no ja pamiętam na stole było zawsze mięso, troszeczkę od tego odeszliśmy Moi kochani, wspomniałem troszeczkę o aminokwasach, wspomniałem już o tłuszczu zwierzęcych, ale teraz chciałbym napomknąć troszeczkę pozytywny i niezbędny praktycznie wpływ aminokwasów na kości, mięśnie i skórę. Dobrze, zaczniemy od kości. Kolagen, kluczowy dla struktury kości. Dieta bogata w białko wspiera właśnie gęstość kości. Dlatego dużo z Was, jak draża to mięso, jak przychodzi do mnie na siłownię, no to wydaje się Wam, że tyjecie, ale ta waga wzrasta, ponieważ te kości robią się cięższe. Budujecie masę mięśniową, tak? O czym właśnie teraz wspomnę. Masa mięśniowa, aminokwasy niezbędne, dobrze? Do budowy i naprawy tkanki mięśniowej, dobrze? Skóra. Aminokwasy wspierają produkcję kolagenu i elastyny. Poprawiają elastyczność skóry. Także, jeżeli chcecie poprawić elastyczność swojej skóry, wygląd swojej skóry, to nie stawiajcie na kremy, tylko stawiajcie właśnie na białko. Dobrze, nie mówię, że trzeba od razu suplementować, ale wystarczy wdrożyć białko zwierzęce, czyli yy, no, wołowinę, czy ewentualnie zacznąć od jakiegoś kurczaka, czy jakiegokolwiek mięsa, chcecie. I gwarantuję Wam, że ta skóra się poprawi, jej wygląd się poprawi. No i będziecie wyglądali o wiele świeżej i o wiele młodziej. Kochani. Dieta karnivora oczywiście to nie tylko wprowadzenie czerwonego mięsa, ale też no, stopniowa eliminacja węglowodanów i roślin. I co się z naszym ciałem właśnie staje, jeżeli zaczynamy to robić? Przede wszystkim stabilizacja poziomu cukru we krwi. Czyli no, ta redukcja węglowodanów, czyli cukrów, nie bądźcie naiwni, nie ma zdrowych węglowodanów. Każdy węglowodan w naszym ciele przekształca się na cukier, jest metabolizowany jak cukier, pamiętajcie o tym. Redukcja właśnie tych węglowodanów, czyli tego cukru, zapobiega gwałtownym wahaniom. Poziomu glukozy we krwi, co jest bardzo korzystne dla osób z cukrzycą lub podwyższonym cukrem we krwi. Ja to mówię o ludzi z cukrzycą, ale dla zdrowych ludzi to jest też bardzo konieczne, żeby nie było takiego wzrostu i żeby nie było spadku. Bo pamiętajcie, jak zjemy coś słodkiego, czy jak zjemy jakieś węglowodany, czy te zdrowe węglowodany, czy rośliny, czy owoce, nasz cukier się podwyższy, insulina. Go zbije na dół i on pójdzie poniżej tego poziomu, na którym był na wstępie. Także bardzo ważne jest, żeby ten poziom cukru był w ciągu tego dnia stabilny. Yy, oczywiście, jak jemy białku, dużą ilość ten poziom cukru może troszeczkę podskoczyć, ale to jest jak najbardziej prawidłowe, żeby, żebyśmy wyszli yy, z ketozy. Ale to nie jest rozmowa na dzisiejszy podcast. Kochani, co jeszcze się staje, jak wyeliminujemy te węglowodany, ten zbędny cukier i rośliny, no przede wszystkim to jest bardzo widoczne, redukcja stanów zapalnych. Ja to widzę codziennie i widzę też codziennie ludzi z, y, z podwyższonym stanem i ciągłym stanem zapalnym, jeżeli tych węglowodanów, jeżeli tych roślin nie wyeliminujemy. Eliminacja składników antyodżywczych, o których mówię w poprzednich podcastach, takich jak lektyny, fitiany czy oksalaty może zmniejszyć, a gwarantuję wam, że zmniejsza stany zapalne i co do tego jeszcze, no poprawia zdrowie naszych jelit. Co jest bardzo ważne jeszcze dla was? No, bardzo dużym kluczem nie kluczem, ale aspektem właśnie eliminacji roślin jest utrata wagi. Może nie tyle wagi, a utrata tkanki tłuszczowej, czyli dieta niskowęglowodanowa wspiera procesy utleniania, nie spalania. Pamiętajcie, tłuszczu nie ma czegoś takiego, jak spalanie tłuszczu, to jest mi takie coś nie istnieje. Nasze ciało nie spala tłuszczu, tylko go utlenia, co właśnie prowadzi do utraty wagi albo redukcji tkanki tłuszczowej. Teraz tak, moim zdaniem, waga nie jest nawet w minimalnym stopniu adekwatnym wskaźnikiem do pokazania nam, czy jesteśmy zdrowi, czy się dobrze czujemy. Jest bardzo duża ilość osób, która do mnie przychodzi, która mi się zgłasza, żeby schudnąć, stracić na wadze, a tyją, bo jak wspomniałem, oprócz tego, że redukuje się tkanka tłuszczowa, to wzrasta gęstość kości i buduje się duża masa mięśniowa, która przedtem nie istniała. Ale dobra. Pozytywne aspekty eliminacji węglowodanów i roślin poprawia poprawa, no, zdrowia naszych jelit. Usunięcie trudnych do strawienia włókien roślinnych może zmniejszyć podrażnienie jelit i poprawić trawienie. Co zauważam u wszystkich, nawet u siebie, to jest naprawdę już spotykane u każdej osoby, która wyeliminuje jakieś tam rośliny, poprawia się funkcjonowanie całego ciała poprawia się trawienie, wzdęcia, yy, bóle brzucha, nudności, to wszystko mija. Yy, zwiększona energia, czyli stabilny poziom glukozy i ketony jako alternatywne źródło energii, nie alternatywne, ale dodatkowe, tu złego słowa użyłem, bo cały czas jesteśmy na glukozie i powiem wam szczerze, że my praktycznie nasze ciało stara się ketony wyprodukować Cały czas, ale dlatego, że my ciągle dostarczamy tą glukozę, to one są produkowane w bardzo małej i nikłej ilości, a jak tą, tą glukozę wyeliminujemy, no to to się wszystko równoważy i ograniczy, produkuje tyle ketonów, ile potrzeba, żeby funkcjonować jak najlepiej i jak najzdrowiej. I te właśnie ketony prowadzą do większej wydolności fizycznej i psychicznej, czyli momentalnie czujemy się lepiej. Ja sam wiem, że jak jestem w ketozie, czuję się niepokonany, tak? Wydaje się, jak nie ma ograniczeń, wydaje się, jak jesteśmy ciągle nabuzowani i szczęśliwi, gotowi do pracy, no i tak to działa, kochani, tak? Zaczynamy się lepiej odżywać, zaczynamy lepiej funkcjonować, zaczynamy lepiej myśleć. Następnie, to już troszeczkę o tym wspomniałem, lepsza koncentracja, tak? Czyli zmniejszenie wahan poziomu cukru we krwi i eliminacja składników antyodżywczych, o których mówiłem w poprzednim odcinku, poprawiają funkcje poznawcze i koncentrację także tak jak duża ilość roślin duża ilość tych składników antyodżywczych w warzywach, w owocach czy w zbożach sprawia, że źle się czujemy sprawia, że mamy tą głębę mózgu sprawia, że nie możemy się skoncentrować sprawia, że mamy depresję i niezadowolenie z życia tak jak to wszystko wyeliminujemy tak to wszystko mija bez wyjątków kochani, troszeczkę chciałem powiedzieć o tych etapach adaptacji ciała do karniwora i pamiętajcie ja tutaj mówię o dnia 1 do 10, ale to może dla niektórych być cały miesiąc. Pamiętajcie o tym, tak? Zależy od jakiego momentu w życiu swoim startujecie. Dla niektórych osób może to być nawet do roku, do trzech lat adaptacji. Naprawdę, spotkałem się już z takimi przypadkami, że kilka lat ktoś właśnie wprowadza mięso, eliminuje mięso i... Odtruwa organizm, tak? To jest bardzo ważne. Pamiętajcie, że jak wyeliminujemy no, te węglowodany, wyeliminujemy rośliny, to nasz organizm zacznie się otruwać To jest bardzo ważne, żeby nie zaczął się za szybko zanieczyszczać. Z tego biorą się problemy, także uprzedzam wszystkich dobrze. Te 1 do 10 dni to są. To jest dla ludzi, dla większości ludzi, którzy nie są aż tak schorowani, dobrze. Kochani, czyli mówię, etap pierwszy, dobrze od 1 do 10 dnia tak zwana adaptacja objawy może się pojawić zmęczenie może się pojawić ból głowy może się pojawić zmieszona wydolność fizyczna co to jest związane z właśnie z adaptacją do w eliminacji tych, tej glukozy z zewnątrz stopniowej i do praktycznie no, nowego i nieznanego, można powiedzieć, źródła energii, czyli ketony dla naszego mózgu i dla naszego ciała. Także całe ciało musi się zaadoptować do tej bardzo dużej zmiany. Uprzedzam, tak się może stać, nie musi. Znam osoby, które momentalnie wszystko wyeliminowały i czują się jak nowonarodzeni, bez bólu, bez problemów, bez depresji, bez ciągnoty do cukru. To jest po prostu niesamowite, ale znam dużo osób, które się strasznie męczą, jak wprowadzają to mięso i eliminują te węglowodany, ale jak wytrwają, też się czują jak nowonarodzeni, też się czują zdrowi i też wszystko mija że pi dużo wody, pi wodę z solą, sól dużo, nie za dużo dla smaku. Jeżeli już sól nie smakuje, znaczy, że jest jej zbyt dużo. Że moim zdaniem przystosować się do jedzenia małych porcji w ciągu dnia, nie jeść dużo mięsa naraz nie jeść dużo tłuszczu naraz wprowadzić ten tłuszcz zimny, nie smażyć na dużej ilości tłuszczu. Uważamy tak, bo naprawdę mogą być nieciekawe konsekwencje. I po prostu. Przepraszam. No trzeba to robić z głową, żeby nie było problemów jeszcze gorszych niż mieliśmy do tej pory. Etap numer dwa. To jest tak zwana stabilizacja. Czyli tu zrobiłem od 10 do 20 dni. Ale moi kochani, to może być cały miesiąc, to może być pół roku dla Was. Widziałem już wszystko, tak? Także tak zwana stabilizacja, jest drugi etap. Objawy: organizm zaczyna pomalutku przystosowywać się do diety, poziom energii się stabilizuje i zmniejszają się objawy adaptacyjne, czyli no, czujemy się coraz lepiej, nasza energia jest coraz bardziej stabilna, potrzebujemy coraz mniej kawy, <laughs> coraz mniej cukru i organizm no, zaczyna działać tak, jak powinien. Bardzo proszę śledzić swoje postępy, tak. Można prowadzić dziennik zdrowia, eksperymentujemy z różnymi rodzajami mięsa, metodami gotowania, aby ta dieta była, no właśnie, jak najbardziej zróżnicowana. Monotonność jest też wprowadzana w niektórych, dla niektórych osób i działa idealnie. Dużo ludzi nie lubi gotować i funkcjonowanie tylko na stekach tylko na, na stekach i jajkach czy czymś takim jest dla nich idealne ale mówię, to nie jest dla wszystkich uprzedzam, żeby nie było problemów trzeci etap moi kochani, to jest od 20 do 30 dni optymalizacja tak? czyli objawy możesz zauważyć znaczną poprawę w poziomie energii nastroju, koncentracji a także wygładzenia skóry i no, ogólnego poprawiu stanu zdrowia. I to jest właśnie to, na co czekamy. I powiem Wam, że każda jedna osoba, która wytrwała z tą dietą karnivora, ma właśnie takie rezultaty. Jeszcze się nie spotkałem z osobą, która by takich rezultatów nie miała. Zaznaczam, że są inne aspekty zdrowia też, o których mówię na tym kanale. Dieta karniwora to nie jest wszystko. Musicie o tym pamiętać, tak? raz się spotkałem z osobą, która, prowadzi, która wprowadziła wszystko, poprawiła swoje zdrowie fizyczne, ale psychiczne No troszeczkę jeszcze zostało w tyle. Dlatego słuchamy tego kanału. I to nie jest tylko kanał Dicie Karniwora, tylko to jest kanał o pracy naszego ciała, o zdrowiu i o wprowadzeniu zasad zdrowego funkcjonowania. I chodzi też właśnie tu o nasze zdrowie psychiczne. Teraz tak, działania możesz kontynuować: monitorowanie swojego zdrowia, dostosuj swoją dietę w zależności od obserwacji, tak? czyli jak obniżymy zdrowie węgowodanów, troszeczkę je dodajemy, patrzymy jak się czujemy, obniżamy sól, dodajemy sól, obniżamy tłuszcz, dodajemy tłuszcz, obniżamy białko dodajemy białko, patrzymy, jak się czujemy, tak? Bo może być tak, że po prostu zjemy za dużo mięsa i nasz organizm tego nie strawi, zwłaszcza jak zjemy z tym jakieś ziemniaki albo inne warzywa, czy owoce, czy zboże. Mm. I teraz tak, moi kochani, bardzo duża ilość osób, już się idealnie czuje na właśnie takie diecie niskowęglowodanowej, czyli wprowadza bardzo dużo ilość mięsa w porównaniu do tego, jak jad yy, wcześniej i no się czuje idealnie, tak? Także jakaś... Aż... Nie każdemu mówię, żeby jedli tak jak ja, przykładowo samo mięso, ja też w sumie cały czas samego mięsa nie jem. Dostosujcie to do swojej potrzeby, tak? Jeżeli nie możecie wyeliminować jakichś tam warzyw, jest to dla Was problemem. Nie możecie wyeliminować kawy, naprawdę nie zamartwiajcie się tym. Wprowadzenie 70 czy 80% czerwonego mięsa i tłuszczu zwierzęcego i eliminacja większości roślin, większości węglowodanów tak czy inaczej da wam niesamowite korzyści zdrowotne. Obiecuję wam to? że Teraz tak, kilka opinii po moich konsultacjach czy po moim tam jakimś wprowadzeniu od Michała 35 lat, jego historia Michał zdecydował się na dietę karniwora powodu przewlekłego zmęczenia i problemów z wagą. Po dwóch tygodniach na diecie stracił 5 kg i poczuł ogromny przypływ energii. To było z Michałem. Czasami jest tak, że ludzie wprowadzając mięso i wprowadzając tłuszcz zwierzęcy tyją, ponieważ organizm najpierw będzie budował masę mięśniową, najpierw będzie poprawiał gęstość kości, a później, moi kochani dobrze, zajmie się tkanką tłuszczową, zajmie się zbędną. Wodą. Opinia Michała: mój nastrój znacznie się poprawił, a problemy trawienne, które miałem od lat, zniknęły. Czuję się jak nowy człowiek. Może tak być po dwóch tygodniach, może tak być po miesiącu, może tak dopiero być po trzech miesiącach, może tak dopiero być po roku, kochani, dobrze. Zależnie, jak struty i jak chory macie organizm. Proszę wziąć to pod uwagę. Dobrze, następna jest Ania, 42 lata, jak się do mnie zgłosiła. Historia. Anna Borykała się z problemami ze stawami i chronicznym zmęczeniem. Po miesiącu na diecie karniwora zauważyła znaczne zmniejszenie bólu stawów i no praktycznie każdy wzrost energii. Opinia po raz pierwszy od lat mogłam znowu biegać. Moje stawy są znacznie lepszym w znacznie lepszym stanie, a ja czuję się silniejsza i bardziej skoncentrowana niż kiedykolwiek. Oczywiście Ania tu mówi nie o bieganiu, przygotowywaniu do maratonów, tylko po prostu jakimś tam sprintach czy bieganiu sobie po lesie że eee, następny jest Tomek, miał 29 lat, jak się do mnie zgłosił. Historia Tomka. Tomek był sceptyczny wobec diety karniwora jak wielu z nas, ale postanowił spróbować pod względem eee, ze względu, że miał problemy skórne i właśnie po raz kolejny wahania wagi. Po miesiącu jego skóra stała się czysta, a on stracił 7 kg. Eee, tak było w jego przypadku. Miał problemy ze skórą, mm, miał dużo pryszczy zaczęła się pojawiać, kurę zapomniałem jak to teraz się nazywa ta choroba, no nieważne. Skóra doszła do normalności i to na tyle. Tak? Opinia, czuję się zdrowszy, pełen energii, moja skóra nigdy nie wygląda lepiej, a ja mogłem w końcu osiągnąć moją wymarzoną wagę. Teraz tak, Oczywiście dużo z Was o tej wadze mówi, tak, ale tu bardziej u niego chodzi. Ja nie chciałem tego już zmieniać, bo to on napisał. Yy, chodzi o tkankę tuszową, tak. Czyli w jego przypadku akurat schudł, bardzo mu na tym zależało, ale uprzedzam Was: dużo z Was nie schudnie, tylko przybierze na wadze. Musicie mieć to też na uwadze, tak? Prowadzę dużo kobiet no i bardzo dużo z nich ma takie negatywne podejście, bo przybiera na wadze, tak? Ja zawsze uprzedzam, że z, waga nie jest kompletnym yy, wskaźni nie, żadnym wskaźnikiem zdrowia wyglądu i samopoczucia proszę wziąć to na uwadze proszę mieć to na uwadze, dobrze? Yy, moi kochani, powiem Wam tylko tak dieta karniwora może wydawać się bardzo drastyczna ale dla wielu osób przynosi niesamowite rezultaty. Dla wielu, ja już codziennie oglądam jakieś podcasty, tak. I tyle osób, co ma poprawy jakości zdrowia i rezultaty zdrowotne, w dziesiątkach tysięcy, w setkach tysięcy to już idzie, tak. Nie wiem, czy tylko ludzie to piszą, czy mówią o tym żeby się pojawić jakoś w internecie, no ale nie wydaje mi się, bo ja osobiście spotkałem już duż, bardzo dużą ilość, ilość osób, robię to dietę karniwora wprowadzam i czarne mięso od 7 lat i powiem Wam, że nawet osoby, których ja nie prowadzę, a którym mówiłem o diecie karniwora, które piszą do mnie właśnie takie opinie, jak przeczytałem wszyscy, wszyscy, wszyscy się lepiej czują, tak także podejście do odżywiania, musicie zrozumieć, że polega na powrocie do Podstaw, tak? Do sposobu, w jaki nasi przodkowie odżywiali się przez setki tysięcy i miliony lat. W ciągu tych pierwszych 30 dni Twoje ciało przejdzie przez fascynującą podróż adaptacyjną, ale korzyści mogą być nieocenione, tak? Ja mówię 30 dni, ale oczywiście to może być. Hmm, powiem wam tak, że nawet spotkałem się z osobami, które już po kilku dniach się czują fantastycznie. <laughs> to jest niesamowite, dobrze? A spotkałem się z osobami, które dopiero po iluś tam miesiącach czują się lepiej. Spotkałem się z osobami, które wyglądają lepiej, funkcjonują lepiej, a tego nie zauważają. Także ja też jestem od tego, żeby no, wydobyć to piękno tej diety karnivora i wydobyć to wszystko, abyście zauważali, co się dzieje z waszym ciałem. Kochani, od popraw zdrowia metabolicznego poprzez redukcję stanów zapalnych aż po wzmocnienie kości, mięśni. Dieta karniwora może być kluczem do zdrowia, energii i witalności. Warto pamiętać, że każde ciało jest inne, więc bardzo kluczowe jest monitorowanie własnego zdrowia i dostosowanie diety karniwora do indywidualnych Potrzeb. Znam osoby, które się czują świetnie na zero węglowodanów. Znam osoby, które nigdy do końca tych węglowodanów nie eliminują, ale nie jest to dla nich potrzebne. Są zdrowi, są zadowoleni z życia i czują się świetnie. Dla tych ludzi, właśnie, którzy zmagają się z przewlekłymi problemami zdrowotnymi zmęczeniem czy problemami trawiennymi. Eliminacja kompletnie tych roślin może być odkryciem na miarę, moi kochani, złotego grala. Gwarantuję wam to, dobrze? <laughs> Teraz tak, przezwyciężenie wstępnych trudności i adaptacja, która może być bardzo trudna dla wielu z Was, może otworzyć, a nawet otwiera drogę do zdrowszego, silniejszego i bardziej zrównoważonego życia takiego, jakie każdy z nas powinien. Mieć. Teraz tak. Ja uważam, że dietę karniwora każdy z nas powinien wprowadzić. Dobrze. Nie mówię, żeby każdy oczywiście jadł samo mięso, ale to mięso jest bardzo ważne do naszego rozwoju, dla naszego zdrowia. Także bardzo polecam spróbować. Bardzo polecam wdrożyć się właśnie w to zdrowe funkcjonowanie, zdrowe myślenie i radość z życia. Moi kochani, to wszystko dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia w na następnym odcinku.